dzień dobry, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Przede wszystkim na samym początku chciałbym wam, moi drodzy, jak widzą, tak i gościom podziękować za udział w ostatnich transmisjach live, czyli w piątek i sobotę. No powiem szczerze, jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony. Wasze reakcje, wasz udział na czacie, wiedza gości, tematy poruszane. Super, jestem po prostu pełen podziwu dla was. No i przede wszystkim chciałem podziękować, że chce się wam oglądać to, co tworzę. No w tej chwili na pewno te live'y z widzami będą również ciekawe, ponieważ wspólnie z moimi paniami, z dziewczynami dogadaliśmy pewne szczegóły. Będzie się działo, także nie odpuszczajcie, pamiętajcie, żeby subskrybować, żeby nic was nie pominęło. Ale dość mojego ględzenia, zaczynamy. Moi drodzy, dzisiaj jest tak naprawdę rocznica ataku Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku. I wszyscy pewnie widzieli zdjęcia, jak to niemieccy żołdacy przełamują barierę graniczną i dużo innych zdjęć. Natomiast tu chciałem wam pokazać inne zdjęcie. Zdjęcie, które zrobione zostało w sierpniu 1939 roku pod Wrocławiem. Pod Wrocławiem, moi drodzy, gdzie Niemcy już przygotowywali się do ataku na Polskę, to teraz mi powiedzcie jedną rzecz. Czy polskie służby w tamtych czasach o tym nie wiedziały? Czy polski wywiad tak okrzyknięty, że taki był super i wspaniały, o tym nie wiedział? Oczywiście, że wiedział. Oczywiście wiedzieli, że Niemcy koncentrują siły. Tylko wiecie, jakie było stwierdzenie? Ja wam pokażę. Moi drodzy, chciałbym, żebyście wysłuchali przemówienia Józefa Becka i wydali osąd. Co wy o tym myślicie? Pokój jest na pewno celem ciężkiej i wytężonej pracy dyplomacji polskiej. Po to, aby to słowo miało realną wartość, potrzebne są dwa warunki. Primo, pokojowe zamiary. Secundo, pokojowe metody postępowania. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, bawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Tak, moi drodzy, i Józef Beck po tych słowach razem z całym rządem uciekł do Rumunii. Oczywiście tam to przemówienie jest szersze, ale nie na tym rzecz polega, żebyśmy tutaj wysłuchiwali tego, co ten chłop tam nagadał. Oczywiście nie oddamy ani guzika od munduru i tak dalej, i tak dalej. To spowodowało tym, że ludzie, no, napompowani tą propagandą prowojenną z jego strony zrobili to, co zrobili. Tutaj i sytuacja jest obecnie bardzo podobna. Powiedzieć, że my ten egzamin zdamy. My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Za kraty albo na cmentarz.
Putin jest wrogiem ludzkości. Moi drodzy, ja nieprzypadkowo tutaj właśnie użyłem feldmarszałka Kotłowni dla porównania z Józefem Beckiem, bo w moim odczuciu to ten sam kaliber polityka. Ignorant, dyletant i tyle. Takie jest moje zdanie, takie jest moja subiektywna opinia. Tylko wiecie co? Przez ignorancję polityczną, dyletanctwo, miliony Polaków straciły życie. Taka jest prawda. I zaraz można tutaj mówić, że to nie wina Becka, tylko wina Hitlera. Oczywiście, że tak, że Hitlera również. Ale polscy politycy, tak jak ich naczelne dowództwo ze śmigłym rydzem na czele, uciekli do Rumunii. Polak zostawiony został sam sobie. Państwo było rozwalone, państwo było w stanie tak naprawdę agonalnym, tak jak rozmawialiśmy z Maćkiem Kuczerą na live'ie. Nie było przemysłu, bo przemysł był rozsypany, szczególnie ten wojenny. Polski przemysł, który został, sprzedawał sprzęty za granicę, bo nie miał pieniędzy, żeby się utrzymać. A tu tylko ze stron polityków deklaracje i puste słowa. Co się zmieniło przez tyle lat? Moi drodzy, nic się nie zmieniło. I problem polega na tym, że historia uczy, że ludzie nie wyciągają wniosków z historii. Dlaczego my cały czas popełniamy te same błędy i liczymy, że coś się zmieni? Dlaczego cały czas te same osoby są wybierane do polityki? I czy one się nazywają PiS, czy one się nazywają Platforma, czy się nazywają Konfederacja? To jest jedna ta sama ekipa. Jest kilku polityków, którzy mówią innym głosem, uważani są za idiotów. A ja uważam wręcz przeciwnie. Ten, który mówi innym głosem niż system, jest jak najbardziej upoważniony i legitymizowany do sprawowania władzy. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. I dla jasności, ja nie jestem specjalnie fanem czy pana Korwina, czy pana Brauna, jednakże uważam, że szczególnie pan prezes Korwin zawsze od lat mówi to samo. Ci, którzy nie wierzą, moi drodzy, sprawdźcie sobie wypowiedzi, przemówienia pana prezesa Janusza Korwina-Mikke na przykład z lat 90., 2000. Czy on mówił coś innego? Oczywiście, że nie mówił. Dlaczego więc jest tak piętnowany w mediach i jest tak obrażany niejednokrotnie? Z bardzo prostej przyczyny. Bo człowiek mówi prawdę, jak sytuacja wygląda. I tak samo było, moi drodzy, w przedwojniu. Generał Zagórski, który był piętnowany, Kutrzeba też był piętnowany i był wyśmiewany z racji tego, że nie wpisywał się w tą kamarylę polityczną. Był wojskowym, nie politykiem tak naprawdę. I co? I okazało się, że generał Kutrzeba jeden z najlepszych generałów, prawda? Oczywiście, że tak. I mimo, że nie było takiego sprzętu i nie było łączności, dawał sobie doskonale radę. Generał Roman Abraham, ten, który też był wyśmiewany, że to jest lekarz niewojskowy, okazał się jednym z lepszych dowódców. A ci, którzy byli na piedestał wystawieni, uciekli do Rumunii. Tak to wygląda. Oczywiście najwięcej na wojnie cierpią zwykli ludzie. Bo czy to taki rząd na uchodźstwie, czy obecnie ekipa Tusków, czy innych Kaczyńskich, czy innych Mencenów, oni sobie doskonale dadzą radę, bo przegłosowali przecież, moi drodzy, ustawę, w której nie będą powoływani do służby wojskowej. Ja tak się zastanawiam, ilu się trafi takich ludzi, na przykład jak Stefan Starzyński, prezydent miasta stołecznego Warszawy, który do końca walczył o miasto. Jak wam się wydaje, w sytuacji krytycznej Trzaskowski by bronił Warszawy?
No po co? Po co nam stolica w Polsce? Przecież mamy w Berlinie. To tak, tak by to przecież po prostu zaakcentował i tyle. Moi drodzy, pamiętajcie, że historia kołem się toczy i nie popełniajmy tych samych błędów. Bo przez błędy polityków tak naprawdę cierpią zwykli ludzie. Oczywiście należy, moi drodzy, wspomnieć o obchodach napadu Niemiec na Polskę. W tej chwili na waszych ekranach Polska Agencja Prasowa. Jest to materiał jeszcze ciepły. Obchody 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Z udziałem premiera Donalda Tuska, wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i marszałka Sejmu Szymona Hołowni na gdańskim Westerplatte. Rozpoczęły się obchody 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Współorganizatorami obchodów są Ministerstwo Obrony Narodowej i miasto Gdańsk. No, uczciwie powiem, Tusk czuje się jak u siebie, zresztą zapewne z racji pełniącego obowiązki premiera naszego kraju musi tam być, natomiast jest mu nie w smak, bo przecież pamięta chyba historię swojego dziadka, czyż nie? Natomiast gdzie jest Andrzej Duda? Andrzej Duda pojechał, moi drodzy, do Wielunia. I bardzo dobrze, bo Wieluń było to pierwsze miasto zbombardowane przez Niemców. Właśnie jest jedno takie pytanie. Jakie tam były umocnienia w Wieluniu? Jakie tam były organizacje wojskowe? Jakie tam były jednostki zgromadzone? Żadne. Tu jest artykuł z dzieje.pl. Moi drodzy, jak podaje autor, na miasto spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Według różnych źródeł zginęło od 1200 do ponad 2000 osób. Wieluń został doszczętnie zniszczony, prawie, tak jak tutaj jest napisane. I teraz chciałem zwrócić uwagę na ten tekst. W tym roku prezydent Andrzej Duda odwiedzi Wieluń, gdzie o godzinie 4:30 z jego udziałem rozpocznie się uroczystość upamiętniająca wybuch II wojny światowej. Po godzinie 6:00 prezydent złoży kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym zbombardowaną synagogę oraz pod pomnikiem upamiętniającym nalot bombowy na wieluński szpital pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Później po godzinie 8:00 rano w planach jest wyjazdowe posiedzenie Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego Narodowej Rady Rozwoju na temat reparacji z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli w wyniku niemieckiej napaści. Panie Duda, skończ pan z tymi synagogami, chanukami, pejsami i tą całą resztą. Dla pańskiej informacji, przed 1939 rokiem nie było takiego sztucznego tworu jak państwo Izrael. Skoro poszedł pan składać wieńce pod synagogą, należało iść złożyć kwiaty pod kościołami rzymskokatolickimi, niedaleko w Zduńskiej Woli, jak i koło Łasku znajdują się kościoły protestanckie, które też zostały zbombardowane. No co jest? To niedobra jest mówić? Aha, to nie. Szanowni Państwo, politycy robią wszystko na pokaz i na te ich takie przyjazne gesty nie zwracałbym uwagi. Trzeba patrzeć im na ręce i co robią za kulisami. Takie jest moje zdanie. Moi drodzy, oczywiście temat wojenny, a jak rozmawiamy o wojnie, nie możemy tutaj wspomnieć o Ukrainie. Ja Wam chciałem coś pokazać, bo cały czas nam tutaj wmawiają, że tam mają przerąbane, że po prostu jest ciężko. Owszem, to prawda. Ale tam, gdzie te akcje trwają, czyli w Donbasie, w Ługańsku, tam gdzie Ukraińcy po prostu na siłę próbują odbić to, co im się tak naprawdę nie należy. Ale chciałem wam coś tutaj pokazać. Jest to kanał na YouTubie, gdzie ta pani dosyć regularnie wrzuca materiały, jak to czy sama, czy z córkami. To jest program o gotowaniu generalnie. Ta pani jest na Ukrainie. Chciałem wam coś pokazać. W tej chwili na waszych ekranach to oczywiście będzie fragment, ja go podlinkuję. Pani tutaj sobie buduje gazebo w ogródku. I teraz będzie najlepsze.
Zwróćcie uwagę na tą rejestrację tej ciężarówki. Ta ciężarówka przywiozła wir, gryz do budowy. Zobaczcie tutaj ten dom. Czy tak wygląda dom, który jest objęty wojną? A ja wam pokażę, gdzie jest obwód Dniepropietrowski. Tak, moi drodzy, to co na żółto, to jest obwód Dnipropietrowski. Tutaj macie Charków, tu macie Donieck, tu macie Ługańsk, Zaporoże, Chersoń, Mikołajew, Kijowograd, Połtawa. No to powiedzcie mi, jak to jest, że ta pani co tydzień, co dwa rzuca sobie filmiki? Widzieliście jej zabudowania wstępnie? Ja oczywiście materiał podlinkuję, żebyście sobie mogli pooglądać. To powiedzcie mi, jak jest wojna za płotem, to sobie wybudujecie w ogródku gazebo? Zajmujecie się gotowaniem? Czy uciekacie? A może to jest tak, że ta pani się nie obawia, że jej ktoś tam krzywdę zrobi? Powtarzałem, powtarzam i powtarzał będę. Ta awantura tak naprawdę na Ukrainie jest po to, żeby zniszczyć Polskę, żeby zniszczyć Europę rękami Ukraińców. Tak, moi drodzy, tak uważam, taka jest moja subiektywna opinia. Bo słuchajcie, dla mnie to jest przynajmniej dziwne, że takie rzeczy się dzieją, a nam wmawiają, że trzeba pomagać. Tam sobie żyją ludzie świetnie. Żyją spokojnie, zajmują się kręceniem programów na YouTube, na TikTok, o gotowaniu, o budowaniu. I powiem uczciwie, jeżeli sobie przejrzycie materiały tej pani, tam nigdzie nie ma słowa o wojnie, o bombardowaniu. A przecież to jest rzut beretem tak naprawdę od frontu. Czyż nie? No właśnie. Moi drodzy, w tej chwili na waszych ekranach jest to były już dowódca główny Sił Powietrznych Ukrainy, Mykoła Oleszczuk. O co chodzi? Został on zdymisjonowany przez Zelbobę Zełenskiego. Za co? Moi drodzy, Ukraińcy sami zestrzelili F-16 przy użyciu wyrzutni Patriot. Tak, tak wyszło. Jak wyszło? No oczywiście tu jest sytuacja troszeczkę dziwna, bo nikt o tym się w mediach nie zająknął. Wszyscy mówią o incydencie. Jednocześnie posłanka Mariana Bezuchlia wypowiedziała się na ten temat, że to jest niedopuszczalne, żeby Ukraińcy za pomocą systemów, które otrzymali od Amerykanów, zestrzelili amerykański myśliwiec. Oleszczuk bardzo się zdenerwował i stwierdził, że Bezucha zdyskredytowała osobiście jego, zdyskredytowała siły powietrzne, a przede wszystkim zdyskredytowała amerykańskich producentów broni i ma nadzieję, że zostanie ona pociągnięta do odpowiedzialności za swoje stwierdzenie. No prawda jest taka, moi drodzy, że w tym samolocie zginął pilot ukraiński z 10 pilotów, którzy przez 2 lata szkolili się w Stanach Zjednoczonych. No co ja mam wam powiedzieć? Nawet tego nie idzie normalnie skomentować, no. Cuda wianki. Moi drodzy, a teraz wam pokażę film, który jasno mówi, że Ukraina to stan umysłu. Дієвий заговір на в'язницю або смерть. Робимо не Ілона Маска за наших хлопців, які померли через непрацюючий Starlink. Необхідно заготовити мертві голки на кладовищі. Для цього залиште на ніч в старому могильному хресті товсті швейні голки. Після ночі на кладовищі голки готові до використання. Вставляємо голки в фотографію людини, в нашому випадку Ілона Маска. Ставити голки треба хрестом – в лоб, між очей, в скроні і в підборіддя. Після чого фотографію з голками потрібно закопати в цвинтарній землі. Після ритуалу людина потрапить до в'язниці, помре або помре у в'язниці. Tak, szanowni, widzieliście, jak ukraińska wiedźma rzuca klątwę na Elona Muska za to, że Starlink nie działa w regionie kurskim.
No mam wrażenie, że teraz to już chyba widzieliście wszystko, jeżeli chodzi o Ukrainę. To jest zdjęcie współczesne. Pomnik Bandery, flagi OUN-u, ci ichni harcerze. Ale po co ja to mówię? Otóż, moi drodzy, informacja z ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To są dane powołujące się na dane od europejskich sojuszników. Ukraińcy mogą posiadać od 2 do 5 milionów sztuk niezarejestrowanej broni, która wyjechała z Ukrainy. Podsumowanie jest takie, że po rozpoczęciu operacji specjalnej Kijów rozpoczął niekontrolowaną dystrybucję broni ręcznej, granatników, a i amunicji do obywateli kraju. No cóż, prawda jest taka, że ta broń na 150% wjechała również na teren Polski razem z tymi tak zwanymi uchodźcami, matkami i dziećmi. Pamiętajcie o tym, komu pomagacie. Moi drodzy, a żeby nie było tak smutno, to na zakończenie dowcip, jak najbardziej a propos, który można przekuć na nasze czasy. Hitler rozmawia z duchem Napoleona. W pewnej chwili mówi do niego: kolego, Bonaparte, odezwał się duch oczywiście, pardon, kolegą to ty będziesz, jak wrócisz spod Moskwy. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, poproszę o standardowego lajka. Pamiętajcie o subach i o dzwoneczku. I nie zapominajcie, że w tygodniu również będą pojawiać się materiały, a na piątek szykujemy następny ciekawy live. Zapraszam!